zawodnik pana Morawiecka, zawodnik kontuzji. Wiadomo, tak jak wcześniej, że zawodnik bardzo mocny. Rozgrywa się też na miocze i teraz dojdą do niego do uzbrojenia, do dotarcia. Po prostu, że nie zaczął, stało się i pecy nad... Kłócino od lewego prostego, to tu przerwa prawy prosty, przepraszam, prawy prosty z pozycji Majkuta, który ustawił teraz Francisco. A tak jak Dingo mamy trenera głównego, bo są konsula Rosny Bilal, to ten też jego trener główny, Francisco, do zawodnika. On dla młodzieńczyk, który razem szykują się, bo to będzie trochę przyjaciel zawodnika. Trener musi być przyjacielem zawodnika i jesień śpieszny. Kończy lewym świetłem, zaczął lewą ręką. I kończy robi się to jako Majkut. Przejście pod ręką, bez unik rotacyjny do Majkutu. Francisco de Wizard Palacios, przeciwnik Krzysztofa Diablo Włodarczyka, który tutaj jutro po godzinie 18 pojawi się w centrum handlowym Magnolia. Raz jeszcze przypominam, że oficjalna ceremonia ważenia dla wszystkich kibiców o 15.30 dostępna w hali stulecia. My tutaj z Maćkiem podkreślaliśmy wielokrotnie, że tak naprawdę od momentu pobytu do Polski Francisco Palacios kipi taką pozytywną energią. Zawsze jest uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do życia. Przynajmniej nie każdy pięściarz tak reaguje. To jest jeszcze bardzo pozytywne. Przepraszam, że przerwę, jeszcze dzieci się rodzą. Za każdym razem to przyjeżdża do Polski, dzieci rodzą. A to tak, pociąg sportowego. To jest, moi drodzy, to co Maciek podkreślił. Rok temu, 8 godzin przed galą w Bydgoszczy urodził się Francisco Palaciosowi synek. Tylko walką, bo praktycznie to tak samo wiadomo, że cywilnie jesteśmy zezwolenie w połowie pokładano walkę, a dostaje wiadomo, że rodzi mi się dziecko, praktycznie jego potomek. To też wreszcie nasze jest. W dniu dzisiejszym nie rodzi mi się dziecko, ale znowu się urodziło prezesowi pani ludowej. Tak, niego. Można powiedzieć, że Francisco przyniósł dziecko, prawda, prezesowi hali stulecia, bo z kolei kilka godzin przed oficjalną konferencją prasową we wtorek prezesowi hali stulecia, któremu oczywiście serdecznie. To się w ogóle nie zajmuje. Jego nie ma stresu, spięcia się przed walką. To jest jedna z największych zadań, jakie można mieć w boksie, bo wiadomo, że to jest jedyny sport, jaki znam, a sport zajmuje się od 25 lat, gdzie biorąc udział w tej dyscyplinie sportowej, wiadomo, że będzie bolało. To nie jest tenis, to nie jest piłka ręczna, to nie jest koszykówka. Piękny sport, ale w tym sporcie wiadomo, to trzeba będzie odczuło fizyczny bólowo na tym poziomie i się dostaje w twarz, i się dostaje na korcie. On potrafi blokować to w ten sposób, że przecież walczy na treningach, stara się walczyć podczas walki, nie ze wszystko. Ma po prostu ten taki latynoski luz i to się na pewno w ringu przydaje. Jeszcze tak jak razy patrzę, że pięściarze są dobrze zbudowani, przypakowani. No niestety, mógł się ci najlepsi i nie są tak do końca, że będziemy mieli sylwetkę atlety, ale potrafił uderzyć. I sam Krzysiu nawet Górarczyk mówił wczoraj, że Francisco naprawdę jest mocno bije z lewej ręki, czy z prawej ręki. Ma mocne uderzenie. Wszystko widać, bije dynamicznie. I to będzie widać walczy na pewno, także zapraszam wszystkich. Teraz widzimy właśnie też, że ten system zmieni pozycję. Zmieni pozycję naprawdę różnego. Pozycja, co wcześniej robił, potrafi zmieniać pozycję. Nie każdy boksem to robi, pięściarz, ale on potrafi, on się dobrze z tym czuje. Także nie ma dla jego różnicy, czy boksem zamiast jako praworęczny, czy leworęczny, jako Majkut. Wy podobno macie jak się na nas mówi bokserzy, tylko wolicie określenie pięściarzy, tak słyszałem. Znaczy tak, wiesz, bokser to jest pies, tak można porównać człowieka do psa, no ale wiesz, ogólnie ten pięściarz, jeżeli ktoś mówi bokser, to wiadomo, że o co chodzi. Wiadomo, chodzi o pięściarzy i wydaje się, że to nie ma co się sugerować. Można powiedzieć, że reprezentujecie taką dyscyplinę szermierska na pięści. O, szermierska, to jest dobre sformułowanie. Niektórzy zawodnicy krzyczą, lubią sobie pokrzyczeć. Głośniej muzykę prosimy. Tutaj rozmawiamy z Wiktorem Karczewczykiem, tak jak mówiliśmy, który jest opiekunem Palaciosa w Polsce. To jest ekspert, znany fachowiec bokserski, dziennikarz Fajter. Tutaj zastanawiamy się z Maćkiem, czy przyleci do Wrocławia na sobotnią karę Donki, który też jest promotorem Maćka Bum Bum Wygana. Proszę pani, dojdzie, Donki
to maszynę zająć swoje życiu i swoim spisem, jeżeli ciężko na to robić, bo wystarczy już z czasu, on lata z kraju do kraju, bo też jest podjęty na godzinę. I to jest jeszcze starszy człowiek, bo już nie powie człowiek. Tylko dzisiaj przed oficjalnym turnieniem tutaj do Francisco Palaciosa rozmawialiśmy w konkursach podwójne bilety na sobotnią gramę Wojakowskich. Tak, to samo będzie w dniu jutrzejszym. Także zapraszamy tutaj o godzinie 18.00 również jutro. W ringu pojawi się nasz zawodnik, reprezentant Polski Krzysztof Diablo Wołdarczyk, obrońca tytułu mistrza świata organizacji Dawid w fazie junior ciężkiej. Tak, drodzy Państwo, jeszcze jest pewna ciekawostka, bo Krzysiek Diablo Wołdarczyk odchodzi się po 31. Chciałbym z góry życzenie Cię podłączyli. Tylko ja w swoim imieniu składam Krzysztofowi Diablo Wołdarczykowi wszystkiego najlepszego. Jutro będzie okazja z pewnością Maćku. No szczególnie chodzi o to, że chciałbym taką informację, takiego newsa, że Krzysiek odchodzi właśnie dzień 31. Proszę mi wyłączać Maćka zegara. Ale ja Maćku, nie mam wątpliwości, jaki byłby wymarzony prezent dla Diablo na jego urodziny. Na pewno będzie mu ciężko, bo jest to bardzo dużo będzie w formie, na 10 w formie. Na Francisco David, że tutaj nie przyjechał za to, żeby zrobić walkę, tylko mówię o to, że jak się odchodzi w tym sezonie, będzie walka zacięta. Mam nadzieję, że jak Państwo przyjdą do hali narodowej, to zobaczycie to na Was noc. Ale mamy nadzieję, Maćku, że również za sprawą naszych reprezentantów z domu Ślązaków, bo masz 4 gwiazdy z naszego regionu, w tym jeden zawodnik na jeden będzie reprezentował nas na Gali Sobotni. Łaszczyk, Łukasz Janik, no i przede wszystkim Mariusz Cendrowski przed walką wieczoru. To będzie pojedynek pomiędzy Narodowym Mistrzostwem Polski, bardzo super średni. Mariusz Cendrowski zmierzy się siarzem z Kamerunu, walczącym z niemieckim paszportem Bernardem Donfakiem. No i jeszcze Michał Turyński, to jest zawodnik Fajcera Wrocław. To będzie rywalizacja o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski na zasadach K1. Zrzata, trenera, zawodzi, chodzi się, żeby nie dostać szansy ucieczki, tylko chce zamęczyć. Zamęczę, bo jest różne ciosy na szybkość, potrzebuje jakieś silne, a jest na pewno. Chodzi do ucieczki, nie zostałem walką, że zrzata, to jest wszystko do walki po raz drugi, także na pewno.